Hej, hej, z tej strony Norbi i kolejny odcinek z cyklu Dobre Bitwy. To co widzicie tutaj, ten fantastyczny pojazd, to oczywiście najlepsza, najfantastyczniejsza, T1. Zobaczymy, jaką bitwę kolega Kiszczyk JP zrobił. Nie wiem dlaczego JP, no ale może kolega napisze w komentarzu pod bitwą, dlaczego JP. Mapa, oczywiście kopalnie, tryb w bitwy standardowy i jedziemy do przodu. Bardzo fajny wyrzut, ponieważ tu wyrzuciło tylko i wyłącznie na jedynki, a jak widać kolega nie ma tutaj żadnego pocisku goldowego, dlatego też i jest to plus, ponieważ są oczywiście na drugim poziomie pojazdy, które są problematyczne dla tej jedynki, ponieważ są zbyt twarde, nie da się ich przebić. Oczywiście nie objeżdżając, bo od przodu niektóre są nieprzebijalne, objeżdżając jeszcze da się jakoś tam coś zrobić. Wyjazd standardowy, czyli na środek mapy, kolega tutaj nie kombinuje, nie będzie tutaj w żaden sposób próbował objeżdżać bokiem, może się uda, jest ładnie wyświecony. Ile mamy tutaj? 4 pojazdy i w tym momencie medium wykańcza naszą jedną T1-kę. Dobrze, 1-1, kolega tutaj ładnie sobie wykorzystał magazynek i wykończył im Medium 2. Akurat Medium 2 jest nieprzyjemnym pojazdem, jeśli chodzi o jako przeciwnika. I w tym momencie uda się jeszcze jednego, 5 HP mu chyba zostało, 5 albo 6, 5 HP, tak dokładnie. I mamy, zobaczcie, kolega sobie tutaj już zrobił 255 obrażeń, także jest nieźle. 1-4, zobaczcie, błyskawicznie dostają tutaj... wykańczani nasi sojusznicy, 4-2 w tym momencie jest i no i niestety, jak widać, nawet takie statyczne stanie w miejscu dla niektórych jest zbyt dużym problemem. 5-2, MS1 wykańcza w tym momencie kolosenkę, no i trzeba się chyba ruszyć. Jest medium, tym razem udało się na magazynek wykończyć mediuma, 130 HP zabrane mu na jeden magazynek i jest 3-5. Kolega już, no niestety, 3 fragi to jest tylko i wyłącznie zasługa kolegi. I trzeba teraz spróbować coś jeszcze zrobić. Zobaczcie, oni strzelają w sumie na oślep. Jest kolejny załatwiony. Można tutaj zauważyć, że kolega nie używa aimbota. Przestańcie już z tym aimbotem. To jest tylko i wyłącznie wspomagać do tego, żeby można było szybciej... żeby można było wycelować w kogoś, będąc nawet za kamieniem, bądź też za jakimś... Co ten FT tutaj robi? Zobaczcie. Kombinuje. 6-7, 6-8 FT w tym momencie chyba wykończony. Nie, NC31 wykańcza. Teraz jest FT z drużyny przeciwnej. Wbił się jeszcze jednym pociskiem w naszego głównego bohatera. Jest 8-8, z czego kolega Kiszczyk już zrobił 6 fragów. Także jest nieźle. Otsu. No ale w tym momencie nie ma sensu już do tego otsu bić, ponieważ wystrzelamy sobie tylko magazynek i nic poza tym nie będziemy mieli na tym zyskanego. Otsu objechane. Uda się go jeszcze bić. O co się w ogóle patrzy w inną stronę? Tak jest. 7 frag, 9-8 i w tym momencie trzeba jechać, robić coś dalej. Zobaczmy, jak kolega sobie tutaj będzie teraz radził. Tych sojuszników jest przewaga, mimo wszystko, że oni posiadają no nie, już nie, już jest równowaga. Ale oni posiadają znowu przewagę, jeśli chodzi o HP, więc no, może być różnie. T1 oczywiście przez długi okres czasu wykorzystywana była na wszelkiego rodzaju turniejach i ten pojazd był bardzo popularny. Teraz odrobinę stracił, ze względu na to, że już nie musimy mieć jedynki w składzie. W tym momencie blind shot, trzeba wycelować. Tak jest, mi pokazało akurat mod, który tutaj posiadam, pokazał mi, że 2 strzały w ciemno zostały oddane, znaczy zostały trafione, więc kolega w MS1 został zniszczony. Ogólnie mod pod tytułem
to celowanie, które jest poprzez kamienie, poprzez jakieś, że możemy wycelować wcześniej, zanim wyjedziemy, nie jest zakazany. Nie mylcie z tego z aimbotem takim typowym, który wam wspomaga celowanie, bo to pomaga tylko celować na zasadzie takiej, że możecie sobie wcześniej wycelować, natomiast nie wyprzedzi wam strzału, to na przykład w ten sposób jak typowy aimbot, że wyjedziecie sobie gdzieś do gościa i możecie sobie celować w niego, a aimbot będzie wam na przykład zadawał jakieś tam wyprzedzenie tego celowania, więc tutaj nie mylcie tego pojęcia i nie komentujcie tego, że kolega używa tutaj takiego celownika. Ten celownik oczywiście jest dostępny we wszystkich modach, zarówno DJ Wirusa, jak też Asline'a i jakichś innych, także są to mody dozwolone i każdy może ich używać. Jest 11 frag, zobaczcie już, w tym momencie kolega zniszczył tankystę 67 i w tym momencie już ma 11 fragów, zostało tylko dwóch przeciwników, z czego NC31 stoi, nie wiadomo co, zaspał chyba kolega Kevin Shot i w tym momencie 12 frag na koncie kolegi, jest 14 do 13 i trzeba się ruszyć. Ja w tym momencie przyspieszę to, ponieważ wiem, oglądałem tą powtórkę wcześniej i wiem, że będzie dosyć sporo jeżdżenia. Powiem szczerze, robienie takiego typu obrażeń i robienie tylu fragów na pierwszym tierze wcale nie jest proste. Oczywiście, jeżeli ktoś się tam gdzieś skampi, gdzieś tam będzie kombinował z daleka coś snajpić, czasem się udaje. Natomiast tutaj, jak widzieliście, kolega pojechał na pierwszą linię i z pierwszej linii walczył, także naprawdę wyglądało to nieźle. Czekajcie, stop. Ten FT tutaj w dalszym ciągu stoi i zobaczcie, że on tutaj jeszcze coś próbuje strzelać. O, zobacz, nawet prawie że kamieniem dostał. Nasz główny bohater. No i co? I co im w ogóle zostało? Została im też ta jedynka, która, jak się okazuje, nie jest AFK, bo już zniszczył jednego przeciwnika, jednego z drużyny przeciwnej. I zobaczymy, może się uda go dokończyć, wtedy będzie bardzo fajny wynik i... No w tym momencie Luri troszeczkę nieładnie się odnosi. Może nie będę tego tłumaczył, gdzie ten nasz przeciwnik ostatni został. Możecie się domyśleć. Dobra, przyspieszmy, może będzie jeszcze to jakoś szybciej. Bitwa już trwa prawie 9 minut, więc w miarę długo. Gdzie jest jeszcze jeden? Jest! Tak jest! Ja specjalnie zwolniłem, żeby pokazać wam, jak mało brakowało. Jeszcze dodatkowo uszkodzony magazyn amunicji, jeszcze dodatkowo zabrakło tak naprawdę jednego strzału przez przeciwnika i na szczęście udało się go wykończyć. Jeśli chodzi o WN8, zobaczcie, na pierwszym tierze WN8 tutaj program wyliczył 14822, efektywność na poziomie 3737, także naprawdę świetnie pod tym względem to wyszło. I zobaczcie, jak wygląda teraz, ja sobie zamknę górę. Nie jest ona nam potrzebna. Jak to wygląda? MK oczywiście wpada, duży kaliber oraz specjalista. Piękny wynik, jeśli chodzi o fragowanie. 13 fragów. Damage 1079. To byłoby śmieszne, jeżeli byście uzyskali tego typu damage i tyle fragów na wyższym poziomie. Ale tutaj jest to w miarę uzasadnione ze względu na to, że te pojazdy mają po 120 HP i nawet 115 HP chyba ma te jeden Cunningham i nawet likwidując 10 te jedynek macie raptem 1150 HP. Tutaj Lake Tractor 155, Renault z drużyny przeciwnej no zrobili po 200, także troszeczkę się to bardziej wyrównało. Tutaj oczywiście niektórzy powalczyli zupełnie inaczej w innej bitwie. 195 pocisków wystrzelonych, z czego tylko 114 trafiło. To jest bardzo
że tak powiem, niecelny rozpylacz, ale mimo wszystko tym swoim magazynkiem, tą swoją ilością pocisków nadrabia i dzięki temu można rzeczywiście nawet na magazynek wykończyć innego przeciwnika. Oczywiście, jeżeli to jest pierwszy tier, bo dwójkę to tak czasem zaczyna brakować. 96 tylko i wyłącznie spenetrowało i daje to 1079 HP zebrane drużynie przeciwnej. 13 trafionych, 13 zniszczonych. Bitwa trwała, tak jak mówiłem, około 9 minut, także 9 minut 25 dokładnie i 25 283 zarobione na czysto. Oczywiście z kątem premium 195 pocisków kosztowało 585 srebra. Czyli wychodzi na to, że jeden pocisk kosztuje około 3 srebra, więc no tutaj jest akurat śmieszne. Gdzie tutaj do jakiegoś takiego T-34, którego pocisk jeden kosztuje 1000 chyba 20 srebra, czy 1200, jakoś tak. 2160 expa, naprawdę fajny wynik, fajna bitwa, pokazuje rzeczywiście, że wcale nie musimy gdzieś stać z tyłu, tak jak mówiłem, że no, możemy sobie tam gdzieś spróbować snajpić, próbować coś innego kombinować. Nie, wystarczy, że pojechać do przodu, zagrać odrobinę z głową i naprawdę zrobić świetny wynik. Gratulacje, kolego Kiszczyk, mam nadzieję, że tego typu bitwy w twoim wykonaniu nie są odosobnione i rzeczywiście, że granie nawet na tych jedynkach sprawia ci wiele przyjemności. Czasem jest fajnie też spróbować sobie zagrać na niższych tierach. To wcale nie jest takie proste. Dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia.